Albo taki pisarz, że później się Thank you.
Witam na kolejnym wydarzeniu dzisiejszego dnia. Dwie instalacje dźwiękowe moich bliskich przyjaciół z Warszawy, Krzysztofa Knitla i Jana Pieniążka. Nie muszę ich specjalnie anonsować, bo myślę, że Państwo rozpoznajecie, która jest która. Przejście jest tam, tu jest rzeźba radiowa. To, co jest równie ważne, Goethe Instytut zgodnie z wieloletnią tradycją przygotowuje również część kulinarną, która się rozpocznie mniej więcej za 15 minut. Dla tych z Państwa, którzy będą już mieli dokładnie, będą zapoznani z tym, co się tutaj dzieje, zapraszamy serdecznie do miejsca, do sali na pierwszym piętrze. A myślę, że zasady powstawania muzyki w tych dwóch instalacjach nie muszę tłumaczyć. Macie Państwo to wyjaśnione dość dokładnie w programie. Z tym, że chciałem zaznaczyć, że sytuacja taka bardzo klarowna nastąpiłaby w momencie, gdyby nas tutaj nie było przez jakiś czas, albo gdybyśmy się przynajmniej nie ruszali przez jakiś czas. To ja tutaj nie proszę żeby przynajmniej o minutę ciszy, o minutę milczenia, tylko że wtedy dopiero ta instalacja zaczęłaby działać od początku niejako. Więc ponieważ ona będzie od tego momentu do jutra, do wieczora, więc myślę, że będzie takich okazji jeszcze bardzo mnóstwo. Życzę miłych wrażeń. Dziękuję bardzo. Już, koniec części oficjalnej. Nie,